Jesteśmy chyba. Dobry wieczór. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na live'ie, na webinarze dotyczącym emocji. Tak jak powiedziałam, raz w miesiącu będziemy gościć specjalnego gościa. Dzisiejszym gościem jest Monika Biblis. Witam. Witam cię, Monika. Witam. Dajcie nam znać. Czy nas widać, czy nas słychać? Ja zaraz Wam opowiem, jak już się tutaj pojawicie, dlaczego moim gościem jest Monika Biblis i jak się poznałyśmy. Tylko dajcie mi znać, czy nas widać, czy nas słychać. Witam serdecznie, Mariola, jest, bardzo się cieszę. Dobra, ja może zanim jeszcze kilka osób do nas dotrze, to też powiem, że 11 lat temu zaczęłam się interesować medycyną chińską. A dlaczego? Tak, może live będzie dotyczył przede wszystkim tutaj naszego gościa, ale chciałam właśnie powiedzieć te kilka słów dotyczących właśnie, jak poznałam Monikę i dlaczego właśnie moim gościem jest Monika. 11 lat temu, jak urodziłam mojego synka, to dostał atopowego zapalenia skóry. I pewnie wiele z Was miało taką sytuację, że nikt nie mógł pomóc, lekarze tylko sterydy, leki antyhistaminowe i nic więcej nie było jakby od nikogo pomocy. Więc co robi mama? Szuka na internecie i trafiłam, słuchajcie, na książkę Moniki Biblis, dieta dla alergików, dla dzieci zdrowych i dla alergików, kuchnia według 5 przemian. Dobrze powiedziałam, Monika? Tytuł brzmi Kuchnia 5 przemian dla dzieci zdrowych i alergicznych. Dokładnie. I wszystko, co tam przeczytałam, w ogóle Monika tam opisała swoją sytuację odnośnie swojej córki. Sytuacja była podobna, też atopowe zapalenie skóry. I dokładnie, słuchajcie, zrobiłam wszystko, co w książce Moniki i rzeczywiście to pomogło. I wtedy, 11 lat temu, zaobserwowałam, że rzeczywiście dieta ma ogromny wpływ na zdrowie i nie leki, tylko właśnie żywienie może pomóc, jakby drugiej osobie może pomóc w zdrowiu. I tymi małymi kroczkami jestem teraz tutaj, ale zaczęłam zwracać uwagę na żywienie właśnie po tej sytuacji, po książce Moniki, po tym jak poznałam Monikę. O, tak powiem. Piękna historia i wiesz, że nie znałam tej historii, zostawiłaś ją specjalnie. Tak? Nie widziałam. Ja też się cieszę. Nie. I powiem Wam, że rzeczywiście to było coś strasznego, bo mój syn miał takie atopowe zapalenie skóry tu na zmianach, że naprawdę już nie wiedziałam, co robić i dokładnie zrobiłam wszystko krok po kroku i przez rok, czy nawet przez 2 lata gotowałam wszystkie przepisy dokładnie, dodając te wszystkie przemiany, które ma Monika w książce i rzeczywiście moim zdaniem doprowadziło to, tak jak teraz obserwuję i u pacjentów, i u swoich dzieci. Mój syn ma 11 lat. Oczywiście powiedzieli, że jak ma atopowe zapalenie skóry, to będzie miał astmę i tak dalej, i tak dalej. To uwierzcie mi, nie miał nigdy zapalenia oskrzeli i tylko naturalnie go wyprowadzałam. Ale do 3 roku życia jadł tylko ciepłe posiłki. Tylko ciepłe posiłki po to, żeby wzmocnić żołądek. To wszystko się wtedy nauczyłam z książek Moniki. Super. Przepięknie, kochana. Gratuluję Ci. Ale dzisiaj, słuchajcie, bardzo się cieszę, że Monika zgodziła się być tutaj z nami. Ustaliłyśmy sobie taki temat, bo myślę, że to jest taki ważny temat. Monika ma ogromną wiedzę na temat właśnie diety pod względem pół roku, jak to wszystko powinno współgrać i z porami roku, i właśnie na przykład też z emocjami. Więc myślę, że taki temat emocje i jak to wpływa na organizm, jakie żywienie powinniśmy zastosować właśnie teraz na wiosnę, jak to wpływa na nasz organizm. Myślę, że to jest taki najlepszy temat właśnie na teraz, na dzisiaj mamy wiosnę, chociaż z tą wiosną to mamy różnie, bo jednak jest ta wilgoć teraz. Także Monia, może jeszcze chwilkę powiedz coś, kilka słów o sobie, bo też wiemy, oprócz jednej książki, to napisałaś wiele książek, prowadzisz różnego rodzaju szkolenia online, także związane z oczyszczaniem. Także kilka słów byś mogła opowiedzieć o sobie.
Moi kochani, przede wszystkim oprócz tego, że jestem autorką 10 książek, bo tak jakoś tak wyszło, rozpędziłam się. Super. Uważam się przede wszystkim za edukatorkę i rzeczywiście to jest moją pasją i jakąś chyba też misją, żeby edukować ludzi, bo uważam, że jeżeli ktoś wie jak, to polepszy swoje zdrowie, swój styl życia, w ogóle komfort życia. Także przede wszystkim zajmuję się tym, że na webinarach, na kursach online przekazuję wiedzę o tym, jak zdrowo żyć, zdrowe nawyki, takie wiecie, od wprowadzenia, takie do wprowadzenia od zaraz dosłownie. Zegar organów, żywienie oczywiście według 5 przemian i cała ta filozofia, to też przekazuję, ja, nawet jest taki osobny kurs, ale jest jeszcze cała masa rzeczy do nauczenia, na przykład jak działa wątroba, a dlaczego jelito grube jesienią i tak dalej. Także na tym się głównie skupiam teraz, właśnie edukacja to jest dla mnie podstawa. Super. Prowadzę też blog, można zajrzeć, kuchnia5przemian.pl. Jestem też troszeczkę youtuberką, to znaczy jest kanał na YouTubie, który nazywa się Monika Biblis Kuchnia 5 Przemian, bodajże tak to się nazywa. Tam nie jest zbyt dużo filmów, ale jeżeli ktoś jest początkujący albo potrzebuje jakichś informacji na temat Kuchni 5 Przemian i w ogóle podstaw medycyny chińskiej, to tam naprawdę są troszkę rzeczy jest. Gotowania? Wiesz co, Asiu, ja pokazuję, jak ugotować kawę według 5 przemian. Super. Także to jest jedyny filmik z gotowaniem i faktycznie przydałoby się ich więcej, ale moja kuchnia nie za bardzo się nadaje do takiego pokazywania, szczerze powiedziawszy. No, jest bardzo mało, ale może kiedyś. Także głównie edukacyjna treść tam jest. Super. To co? Zaczynamy główny dzisiejszy nasz temat, emocje? Wiesz co, ja bym może wprowadziła, tak, oczywiście emocje, ale parę słów o wiośnie, bo nie sposób mówić o emocjach, nie powiedziawszy wcześniej właściwie o wątrobie i w ogóle o tym czasie, właśnie o drzewie. Tak? Mamy teraz przemianę drzewa, czyli wiosnę i to jest taki czas, kiedy nasza wątroba jest w swoim maksimum energetycznym i razem z nią jej partner pęcherzyk żółciowy. I to, co musicie wiedzieć, kochani, na początek i zapamiętać sobie, że wiosna to jest energia w górę, to jest wielka ekspansja, to jest wzrost, to jest takie nagłe szaleństwo i to jest ten moment, kiedy rzeczywiście postanowienia noworoczne mają sens, bo wtedy mamy, no mamy trochę tej energii, żeby coś faktycznie zrobić. I tak jak zrobić. Roślinki rosną, tak na wiosnę w górę. Dokładnie. Dokładnie tak. I co się od razu kojarzy? To, że wypuszczana jest zieleń, że robi się zielono i rzeczywiście ta zieleń jest kluczowa wiosną i zarówno ona będzie działała dobrze na nasz organizm, czyli wszystko co zielone naprawdę teraz jest dla nas bardzo, bardzo dobre, ale również, ponieważ wątroba jest związana bezpośrednio z oczami i ze wzrokiem, to również nasz wzrok potrzebuje zieleni po to, żeby ta zieleń ukoiła zarówno wzrok, oczy i system nerwowy, z którym wątroba jest związana. Jeszcze jedna taka rzecz ważna, to jest pora roku, kiedy dominuje wiatr, czyli taki rodzaj klimatu, który atakuje głównie górną część ciała, który również potrafi bardzo mocno wedrzeć się, dość tak intensywnie wedrzeć się do wewnątrz. I to Ale nam też mówi... Tutaj masz jakby na myśli... Na przykład pylenia różnego rodzaju, wiatr w sensie pylenie brzozy. O, w sumie, widzisz, o tym akurat nie pomyślałam, ale też dobrze mówisz. To jest też jakiś rodzaj takiej agresji, bo no, wiosna taka jest nieprzewidywalna, szalona, właśnie te wiatry. Także to wszystko jest związane chyba zmiany z wątrobą. Tak? Jeśli są na przykład dokładnie, problemy też... związane z wątrobą, to jakby teraz to się nasila wszystko, tak? Zdecydowanie tak. Wszystko, co jest takie nagłe albo przemieszczające się, to wszystko i właśnie różnego rodzaju choroby będą się nasilały właśnie wiosną, jeżeli ta wątroba jest w nierównowadze. To nie tylko wątroba, bo wszystkie organy ze sobą współpracują. I chcę powiedzieć, że w związku z tym, że ta energia jest taka mocna i taka na zewnątrz, to też dlatego ta skóra właśnie, Asiu, no nie, że na zewnątrz, na skórze widzimy różne rzeczy. Usuwa, tak? To odżywianie. Oczyszcza się w tym czasie wątroba i dlatego jest nasilenie tam zmian skórnych? No myślę, że tak może być. Tak może być.
I odżywianie o tej porze roku powinno współgrać z tym ruchem, czyli tak, z jednej strony równoważyć ten ruch, z drugiej strony wspierać go. I tu na przykład kluczowy będzie smak kwaśny, który bezpośrednio zasila wątrobę, a konkretnie jej, no, nasze płyny i jej yin, tą stronę taką właśnie krew, bo krew i wątroba są związane. Smak kwaśny będzie równoważył, ponieważ on działa do środka i lekko w dół. Dokładnie, czyli on powstrzymuje to szaleństwo wątrobowe, które na zewnątrz się rozprzestrzenia, więc trochę smaku kwaśnego już możemy zacząć troszkę więcej używać niż zimą, ale też nie nadużywamy, ponieważ nie chcemy czyli tego... Na przykład co? Smak kwaśny, wszelkiego rodzaju kiszonki, pietruszka, o, napój z pietruszki. Wspaniały. Pietruszka mam na myśli oczywiście zieloną pietruszkę. Woda może też być, chociaż propagujemy raczej czystą wodę na pewno na pusty żołądek. Natomiast jeżeli ktoś czuje, że smaku kwaśnego mu troszkę brakuje, może tą wodę z cytryną, ale nade wszystko dobrze doprawiamy 5 smakami i ten kwaśny powinien być tam gdzieś fajnie wyczuwalny jako taki równoważący. Następnym smakiem, który będzie bardzo pomocny, to jest taki naturalny słodki, ponieważ on, to jest ruch w górę i on wspiera ruch wątroby właśnie w górę. Czyli to korzenne? Przy czym jednocześnie... Korzenne warzywa? Dokładnie, warzywa korzenne, marchewka w ogóle na samym przedzie, ponieważ przekrój marchewki przypomina oko i od razu mamy też takie wzorowanie, że marchewka jest świetna na oczy. Również od razu można by wymienić na przykład buraki, które z kolei świetnie będą wzmacniały krew, czyli krew, dokładnie. Czyli smak słodki, naturalny oczywiście, żaden tam cukier, który właśnie koi wątrobę. W ogóle smak słodki koi wątrobę i dlatego osoby, które są wybuchowe, mają tendencję do jedzenia słodyczy. Także tutaj trzeba by podejść wątrobę tak, żeby się odstresować i wtedy ochota na słodycze powinna troszkę się zmniejszyć. I trzeci smak, też taki ważny, to jest lekko ostry, który na przykład tutaj mamy rzodkiewki i tym podobne warzywka. To będzie też równoważyło ruch w górę, ponieważ gorzki działa lekko w dół. No także tak bym to ujęła ogółem. Co jeszcze jest ważnego, jeżeli chodzi o zielone rzeczy, które już wspominałyśmy? Wszelkie zieleniny oczywiście tak. A te kiełki rzodkiewka, teraz, jak ja polecam kiełki teraz? Dokładnie, kiełki jak najbardziej, przy czym część kiełków na pewno bym polecała gotować. Do warzywnej zupy po prostu wrzucać nawet na koniec, tak żeby one były takie dotknięte wrzątkiem albo nawet sparzone. Bo i tak zachowamy ich działanie, ponieważ one właśnie mają działanie wiosenne, takie mocno, wiesz o co chodzi, takie tak. Ten wybuch, prawda? Świeżo urodzone. Dokładnie, świeżo urodzone i takie bardzo, bardzo odżywcze. Bardzo dużo, czyli dokładnie tak. Ale jeżeli my to potraktujemy troszkę ciepłem, gorącem, no to będzie lekka równowaga. Także kiełki jak najbardziej kochana. To wiesz, które to kiełki trawy, uważasz, że można na surowo całkowicie? Ja mam rzeżuchę, rzodkiew i brokuł na przykład. Wiesz co, ja bym rzeżuchy w ogóle... Rzeżucha dla mnie musi być na surowo. Nie, to no rzeżucha, no właśnie, taki... rzeżucha, tak. No nie? Dokładnie, więc rzeczywiście masz rację, że tutaj mówisz dokładnie o co chodzi. Kiełki, bo ja wiem, jakieś tam ze strączków, no to może być podgotowane. No, z fasoli mung na przykład, nie? Fasola mung jest bardzo silnie zimna, jak więc może to podgrzanie będzie trochę zrównoważy tą zimność. No, dokładnie tak. Jakaś tam soczewica również, to są podobne rzeczy. Cóż jeszcze? Zioła, takie jak pokrzywa, mniszek lekarski, co jeszcze sobie zapisałam, ziele karczocha. To są zioła, które bardzo dobrze oczyszczają wątrobę i które faktycznie warto wdrożyć, ale szczególnie pokrzywa. Faktycznie te listki z góry teraz powinno się zbierać i te majowe, do sałatek. Te majowe, nie? Te majowe zalewać wrzątkiem, czy właśnie do sałatek, do zup. Naprawdę ludzie robią teraz takie cudowne zupy zupę w ogóle z zieloną, chwastami. Jeszcze... Tak.
Zupa Tak, jeszcze nie śniegowa mam takiej albo wiedzy. zupa z liści rzodkiewki jest przepyszna. O, no to są Gotujesz wspaniałe rzeczy, to rzodkiewkę, muszę. liście rzodkiewki, możesz to oczywiście dodać inne zielone, co tam ci się napatoczy, czyli też pokrzywę. Jak to się już ugotuje, zblenduje, to pod koniec daje się w kosteczkę rzodkiewkę, wrzuca się, to przepis od Grażyny Kidawskiej, wrzuca się na koniec i po prostu kilka tam, wiesz, minut i jest wtedy taka chrupiąco zielona zupa, przepyszna. Super, rewelacja. I chyba No ja taka wczoraj właśnie ja dobra ostatnio na sobie. wątrobę. Super sprawa. Także tak, to wkrawanie warzyw jest super. Też tak kiedyś jakiś czas temu zrobiłam. Co jeszcze? No, szpinak teraz jest. Generalnie, kochani, wszystko to, co To jest teraz ziarna. dostępne. Tak, naprawdę rzucamy się. Które, no, idziemy do warzywniaka, widzimy, no rzucamy się, prawda? Także nie jest to trudny wybór. Najlepiej sezonowo, jak sama wiesz, Tak. nie wydziwiamy, nie musimy szukać jakichś egzotycznych warzyw czy Kiwi. owoców, chociaż też można. No ale No maliny teraz tak, nie jak rosną coś. na przykład, tak? Więc malin też Nie, nie. nie jemy teraz. No nie jemy, ale awokado zawsze można wrzucić. To jest tak cenna rzecz i odżywcza, że no ja uwielbiam awokado, także. Bardzo tak. Może A co jeszcze z powiem tymi ogólnie. emocjami? A no dobra, to powiedz ogólnie, a później o Poczekaj, tych. Asiu, bo No. chciałam właśnie jeszcze uzupełnić, że tak, na pewno mniej tłusto niż zimą, lżej niż zimą, można krócej gotować I już. mniej chyba mięsa, Na tak? przykład, dokładnie, mniej mięsa. Jeżeli ktoś na przykład nie chce, bo polecany jest bardzo detoks na wiosnę, ale oczywiście nie każdy może, każdy jest inny, to jest oczywiste. I rzeczywiście dobrze byłoby zrezygnować na 2-3 tygodnie z mięsa, i to dla niektórych to już będzie niezły detoks. Także No, faktycznie na dobrze byłoby pewno. dać odpocząć, wątrobie, tak? dać odpocząć. Co, co? Wątrobie. Wątrobie, Tak, jeśli chodzi dokładnie, o ale to w ogóle. mięso. No tak, a z drugiej strony, Dokładnie jeśli ktoś tak. ma problemy skórne w tym momencie, to takie 3 tygodnie bez mięsa będzie bardzo korzystne dla tej wątroby, tak? Tak. Jeszcze brak alkoholu też by pomógł, bo to też jest przecież odpoczynek dla wątroby. No Czyli tak. jeżeli ktoś tam sobie popija, to też To nie, to już byłoby w ogóle. całkiem okej. A ty będziesz prowadziła takie oczyszczanie niebawem? Asieńko, ja już prowadziłam, przy czym ten detoks wiosenny, mój kurs jest dostępny na mojej stronie w sklepie, także można spokojnie wykupić dostęp i tam jest cały gotowy kurs, krok po kroku, wszystkie materiały, dzień po dniu, co robić, kiedy, co wdrażać, wszystko To tam jest, wrzucisz także nam gdyby ktoś później miał linka, ochotę. albo ja dodam linka do opisu naszego live'a Dobra, dzisiejszego. nie ma Super. sprawy. Patrzę, jeszcze takiego mądrego napisałam, ale chyba. Wiesz co, wypisałam sobie jeszcze na przykład fenkuł, ryż, imbir, to też takie pomocne rzeczy do jedzenia, produkty, które można też teraz wspierająco dla wątroby i w ogóle wiosennie. Mogę poczytać pytania, czy na koniec pytania robimy? Może na koniec. Dobra. Dobra, dobra. To już nie A już są przeszkadzam ci. jakieś? Tak. Są już, a są już. A, świeże, no to dawaj. Już, już, już. Bo może one dotyczą tego, co mówiłam. Znaczy tak, jeśli chodzi o te kwaśne rzeczy, to czyli kiszona, kapusta i ogórki? Tak. Tak. Tak, ale można kiesić różne rzeczy i teraz są Takie bardzo. rzodkiewki też są pyszne. Tak, dokładnie. Także można kisić różne rzeczy. Przy czym pamiętajmy, żeby kiszonki były dodatkiem do ciepłego jedzenia, a nie, żeby nie dominowały potrawy. No tak, tu jeszcze Justyna zapytała o octy. A co na zatoki? I pytanie odnośnie zatok. Czy na wiosnę też na przykład się ten problem z zatokami też się pojawia? No, to zależy. Myślę o ilości śluzu, który ktoś ma w organizmie, od ilości wilgoci. To jest zbyt ogólne pytanie, a właściwie to trzeba by zrobić wywiad, żeby stwierdzić, czy dana, no, co dana osoba ma. I także Jasne. co na zatoki, to jest bardzo ogólne O, pytanie i i rozległe, prawda? bardzo. To trzeba się wgłębić, to musi być wywiad indywidualny po prostu. Jakie Ale zioło na pewno najlepsze na zmniejszyć. oczyszczanie? Jeszcze raz. Jakie zioło najlepsze na oczyszczanie? To chyba ta Na pokrzywa to jest oczyszczanie. dobra. Tak, ale jeszcze też ziele karczocha jest świetne na oczyszczanie wątroby, bo ono jest dość gorzkie i faktycznie tą wątrobę tak pobudza To już jest do pytanie, gdzie oczyszczania. można kupić ziele karczocha.
Oczywiście, że w internecie. Dobra. Nie wiem. Nie znam, właściwie nie znam sklepów takich z ziołami, ponieważ ja się zaopatruję w moim mieście. Okej. Także Ja też przez nie kupuję internet przez mało. internet, tylko w takim zielarskim obok mnie. Ja mam też sprawdzone miejsce. Co sądzisz o ostropeście jako oczyszczanie wątroby? Właśnie, to jest to, o czym zapomniałam. Bardzo dziękuję komuś, że przypomniał. Olunia. Ostropest, super sprawa. Dobrze jest zmienić ostropest, ponieważ on jest dość twardy. I wieczorem zażywać łyżkę ostropestu koło 22, 21 przed snem i popijać ciepłą wodą. Nie wiem, może być pół szklanki do szklanki. A, pół szklanki. I faktycznie mielić w ustach ten ostropest, gryźć i popijać. I tak robimy wieczorem. I to jest, kochani, zalecenie od mojej zaprzyjaźnionej zielarki. Także ja tego nie Czyli wymyśliłam. rozumiem, że wieczorem nie A alkohol, tylko ostropest. dokładnie, Asiu, tak. Także szanujemy naszą wątrobę, ponieważ ona ma maksimum między pierwszą a trzecią w nocy. To wtedy dlatego właśnie wieczorkiem ten ostropest. Dobra. Tylko powiem, mężczyznom szczególnie trzeba by odstawić mięso i alkohol. Taki komentarz. No, Tak. to prawda. Madzia napisała, super Was widzieć razem, dziewczyny. Pozdrawiam. Madzia Siemińska. Bardzo się cieszę. A co myślisz o Bardzo chlorofilu w pozdrawiam. płynie? O chlorofilu w płynie. Okej, okay, jeżeli to jest z dobrej firmy, w ciemnym opakowaniu, w ciemnej butelce, pewnie, czemu nie? Może być również oczywiście sproszkowana trawa jęczmienna czy pszeniczna. Może tak być. I nie będzie za zimne, bo Ale może być też. pytanie Jest to to bardzo. zimne, oczywiście. Myślę sobie, Asiu, tak. Jeżeli ktoś odżywia się na co dzień ciepło, gotuje, to nie zaszkodzi mu, jeżeli napije się pół szklanki takiego ciepłego też, no, letniego właściwie, bo tego się nie powinno mieszać ze zbyt ciepłym. Jeżeli sobie wypije pół szklanki, to okej. Okay. Podobnie ma się rzecz z zakwasem z buraków. Też jest zalecane pić na przykład pół szklanki gdzieś tam rano albo do posiłku i też, żeby wzmacniać krew. Super. Dobra, to może już wystarczy tych pytań. Na koniec zostawimy resztę, a teraz temat naszych emocji. Dobra. No to jest temat rzeka. Mogę mówić godzinami o tym. A my postarajmy się w godzinie zmieścić. Dokładnie. Kochani, no Najważniejsze rzeczy, emocje są powiedz. czymś. Dobrze. Emocje przede wszystkim to jest coś, co jest normalne, że to przeżywamy i nie można też mieć poczucia winy, że o Boże, jestem jakaś tam emocjonalna. Po prostu emocje są. Medycyna chińska uczy tylko, żeby nie skupiać się za długo na jednej emocji, żeby nie przywiązywać się do niej aż tak. I teraz tak, Asiu, wymienię może te podstawowe emocje pięciu przemian i organy, które, że tak powiem, zawiadują. I mamy tak, zaczynamy od naszej wątroby. Wątroba to emocja głównie złości. I złość jest bardzo potrzebna, jej wyrażanie w sposób asertywny, a czasami nieasertywny. Uważam, że czasami trzeba wrzasnąć, tupnąć, zakląć, absolutnie, bo Wykrzyczeć, to wypłakać trzeba powoduje, że na wątrobie. dokładnie, wypłakać też, ponieważ łzy to też wątroba. Także zdecydowanie nie hamujemy złości, wyrażamy ją i po to, żeby obronić swoje terytorium albo czyjeś, żeby kogoś obronić. To jest potrzebne i koniec. I tak samo pozwalamy dzieciom tą złość wyrażać. Następnie mamy ogień, czyli serce, i tutaj mamy radość. Radość oczywiście, wiadomo, jest potrzebna, przy czym tutaj też są blaski i cienie, bo na przykład nadmiar radości, szczególnie kiedy jest to radość taka histeryczna i zbyt długo trwa, rzeczywiście będzie obciążała dość mocno nasze serce. Także Chińczycy zdecydowanie są za taką radością, wiecie, taką spokojną, taką, że taki uśmiech Monalizy, że bardziej wewnątrz się cieszymy, niekoniecznie tam, tak jak ja na przykład strasznie gestykuluję, no to właśnie jestem ognista i sercowa. Czyli mniej I się ja. cieszyć, to by tak było po chińsku. Właśnie. Następnie mamy śledzione, czyli przemianę ziemi, i tutaj mamy tendencję do zamartwiania się albo do troski. To są takie dwie strony medalu, że troska jest czymś dobrym, troszczymy się o siebie i o innych, na równi, co ważne. Natomiast zamartwianie się już prowadzi do takiego błędnego koła myślowego. I ja uważam, że nie ma co siedzieć w tym za długo, trzeba działać.
Jak się za długo myśli, to się już wymyśla takie bzdury, po Wałkuje prostu jeden i ten sam nie ma. temat, nie? Jakby wałkuje się w Dokładnie, to kółko to samo, to totalnie. niszczy śledzione. Tak, to niszczy śledziony, to są obsesyjne rzeczy i to w ogóle nam nie służy. To jeszcze mało tego, to jeszcze wzmacnia wilgoć w organizmie. Bo nic nie robimy, tylko myślimy. Wilgoć, wilgoć, wilgoć. Nie ma co Następnie, kombinować. płuca. Nie ma co. Trzeba po prostu wymyśleć rozwiązanie i działać i jazda. Dokładnie. Następnie metal. Tu mamy płuca i tutaj często, tutaj to jest związane z emocją smutku. Smutek jest ok. Jest potrzebny, żeby się z czymś rozstać, żeby jakiś etap za sobą zostawić. Zbyt długie pozostawanie w smutku będzie powodowało nawet tendencję do depresji. Czyli trzeba, jeżeli sobie sami nie radzimy ze smutkiem, jak najbardziej szukamy pomocy na zewnątrz. Zarówno dobra psychoterapia, jak i medycyna chińska tutaj znajdują świetne rozwiązania. Na przykład chociażby akupunktura, również ziołolecznictwo chińskie. To tutaj bardzo fajnie można wspomóc osobę, która za długo jest smutna, która rzeczywiście ma takie stany depresyjne. I ostatnia rzecz to nerki. Przemiana wody i tu mamy nerki, dokładnie. I tutaj mamy związek z uczuciem strachu. Mamy też tutaj związek z przerażeniem, z lękiem, to są różne nasycenia tego strachu, bo to może być niepokój taki stały, ale również aż do przerażenia, także to wszystko jest związane z nerkami. I nie ma nic złego w strachu, jeżeli on nas przed czymś ostrzega, czyli jeżeli mamy dobry instynkt i czujemy nagle strach w ciemnej ulicy, to może to być znak, że niekoniecznie wchodzę w tą ulicę, tylko może wybiorę inną drogę. Natomiast źle się dzieje, jeżeli ten strach dominuje w życiu codziennym. No wówczas oznacza to, że nasze nerki, że nasza esencja jest osłabiona i trzeba by się też wesprzeć dobrze tutaj dietą, ziołami, również akupunktura może tutaj pomóc. No i psychoterapia pewnie, jeżeli ktoś jest dobry w tym swoim fachu oczywiście. Super. I tyle. I tyle. Także szybko. Dobrze, dobrze. Myślę, że takie najważniejsze rzeczy, bo jednak te emocje są bardzo ważne, jeśli chodzi o dietę. To też jest bardzo ważne, tak, bo możemy jakby, nie wiem, to ty powiedz, czy ostrymi rzeczami bardziej wspomóc, albo nie tyle, że wspomóc, tylko właśnie jakby nakręcić jakąś sytuację, tak? Czy na przykład te ostre rzeczy powinniśmy stosować, czy bardziej łagodne, czy bardziej dostosować do danej osoby? Okej. Mówię. Mogę podzielić emocje na takie, które idą zdecydowanie w górę i na takie, które ciągną w dół. No to w górę, jak łatwo się domyślić, co się dzieje, jak się wkurzamy, no od razu, prawda? Więc złość, radość to na pewno będą takie emocje unoszące. Natomiast zamartwianie się, strach i smutek to są te, które ciągną nas w dół. I teraz dobrze byłoby, jeżeli już znamy naturę smaków, to tak zupełnie prosto. Kiedy na przykład mamy emocje w górę, można posilić się takim smakiem, który będzie nas uspokajał. I na przykład przy złości uspokajającym smakiem będzie kwaśny. Można spróbować smaku kwaśnego. Można spróbować smaku gorzkiego, tylko może nie kawy, bo kawa oprócz tego, że jest gorzka, to jeszcze ma kofeinę. Ale wiecie, chodzi mi o naturalne zioła, naturalnie coś gorzkiego. Czyli tymi smakami możemy się uspokoić. Natomiast jeżeli mamy energię, bo już mam inne myśli. Natomiast jeżeli mamy emocje idące w dół, to w tym momencie świetny będzie smak ostry, ponieważ on właśnie robi w górę i na zewnątrz. I pamiętam, jak naprawdę kiedyś dawno temu, chyba miałam to też na zajęciach z pięciu przemian, 20 lat temu, jak babka powiedziała, że jak ktoś jest zestresowany i smutny, to po prostu kielicha i do przodu. Więc coś w tym jest, że alkohol tak działa, nie? W górę i na zewnątrz. Ale równie dobrze, moi drodzy, można napić się napoju z imbiru, tak? Nie musi to woda. Aczkolwiek są takie sytuacje, słuchajcie, kiedy ktoś jest w takim totalnym szoku, w przerażeniu, czyli energia totalnie w dół, tak? To faktycznie w tym strachu, nieraz, tak? W tym strachu. Tak, w strachu i w szoku.
to nieraz słyszałam, że daje się takiej osobie wódkę, kieliszek, żeby po prostu jakoś tak doszła do siebie, żeby się otrząsnęła. W takich razach rzeczywiście alkohol nie zaszkodzi, ale tak jak mówię, pokazuje tylko takie szybkie działanie pewnych smaków, co one robią. Tak samo właśnie słodki smak podnosi nam nastrój i niestety dlatego sięgamy po słodycze. Ale naturalny smak słodki? Jak najbardziej tak. A marchewka, tak? Oczywiście, że marchewka. Jak jesteśmy zestresowani, smutni, bierzemy marchewkę. I co? I na surowo, czy gotujemy zupę? Myślałam, że to tak żartujemy sobie, ale nie, oczywiście, że na surowo można marchewkę. Zresztą uważam, że marchewka to jest jedno z tych warzyw, które spokojnie również możemy na surowo. Super. Naprawdę podnosi energię, endorfiny. Sok z marchewki również będzie tutaj wspaniały. Także szybciej, wiesz, szybciej jest zjeść marchewkę niż ugotować, no nie? No właśnie sobie tak pomyślałam, jak jesteśmy smutni, czy jest nam źle, czy mamy czas na to, żeby gotować. No dobrze, dokładnie. A teraz pytanie. Myślę, że wiele z nas tą odpowiedź zna, ale powiedz, jak ty uważasz, czy większość chorób bierze się z emocji? Uważam, że tak. I w medycynie chińskiej też słyszałam nieraz pogląd, że większość chorób się bierze z emocji, dlatego że emocje są czymś bardzo prawdziwym. Od emocji się zaczyna, a kończy się na ciele, czyli najpierw jest, na przykład najpierw są słowa, myśli, a potem to się zagęszcza i staje się tu jakąś częścią nas. Bo tak naprawdę też na twarzy mamy z wiekiem coraz więcej tych emocji, które nami rządzą na co dzień. To co dominuje, to coraz bardziej widać na naszych twarzach. Także zdecydowanie podłoże psychologiczne jest przeogromne. Dobrze, bo to są pytania naszych osób z grupy. I teraz kolejne. Jak wybudzić układ pokarmowy z zamrożenia wynikającego z permanentnego stresu? Myślę sobie, że zapominamy o takim prostym narzędziu jak oddech. Także oczywiście, że odżywianiem, przede wszystkim ciepłym, bo zobacz, tak jak nazwałaś to, zamrożony układ. Już samo słowo zamrożony sugeruje, że my musimy się rozgrzać od środka. Czyli taka osoba, która ma takie wrażenie zamrożenia, zdecydowanie powinna zacząć gotować, jeszcze raz gotować, ponieważ to zacznie rozluźniać wnętrze i rozlewać się na zewnątrz. Także to bym poradziła jako number one i taki napój imbirowy, taka osoba mogłaby również pić, ponieważ on bardzo fajnie otwiera. Zresztą smak ostry ma właśnie takie działanie, takie właśnie otwierające również psychicznie. I oddech. Oddech to jest coś, co nas dotlenia, czyli jeżeli to jest tlen, to jest krew, a jeżeli to jest krew, to jest wątroba. Jeżeli to rozluźnia wątrobę, to nie mamy zastoju. To jeszcze bo zawsze możemy wtedy, dodać, kiedy my... że tak jak mówiłaś o tym kolorze zielonym, czyli to wszystko, co teraz mówisz, plus pójście do lasu, ten oddech w zieleni. Oczywiście. Tak sobie teraz pomyślałam. Zdecydowanie. Bo ja zawsze tak mówię często o tym, żeby właśnie spacery, żeby tą jak oczy, wątroba, zieleń. Prawda, że my sobie jednym spacerem do lasu załatwiamy tyle rzeczy, słuchaj, że ruszamy się, że oddech, że zieleń. Po prostu nie ma go. Super. I to jest dzisiejsza rada, jedna z oczywiście. Żeby chodzić oczywiście na spacery. Tak. Czyli co? Przede wszystkim jakby rozgrzać ten zamrożony układ pokarmowy ciepłymi posiłkami i na przykład tą wodą imbirową, tak? Tak, i częściej się wkurzać, bo to może być osoba, która ma zamrożone uczucia. I złość szczególnie, bo złość mamy tak często zamrożoną, tak często, szczególnie my kobiety. Także wkurzać się częściej. My kobiety? Nie, tak. Chyba faceci bardziej tak ciskają coś tam w środku, a kobieta nakrzyczy zawsze, nie? Czy nie? No właśnie, ja spotykam raczej odwrotność. Że często są kobiety tak wychowywane, że chociaż to się zmienia i jest teraz coraz bardziej girl power i tak dalej, ale my chyba mamy gdzieś w sobie pamięć gdzieś naszych przodkiń i no, gdzieś ja to czuję, mimo że ja nie jestem osobą, która trzyma w sobie, ale jak rozglądam się, to jest bardzo wyczuwalne.
że tak ma być po prostu i tyle. No. Dobrze, to mamy już. Jeszcze mamy, słuchaj, dwa pytanka. Jakie emocje wpływają na układ pokarmowy? To myślę, że powiedzieliśmy w jednym zdaniu. Bardziej chyba ten układ pokarmowy związany ze śledzioną, zamartwianie. Czy jakbyś tutaj tak, dodała? Tak, ale też permanentny stres. I to też pokazuje nam, że nie powinniśmy jeść, kiedy jesteśmy zdenerwowani, zaniepokojeni. Ponieważ albo się nam włącza układ, albo się nam włącza tryb, że walczymy, albo że trawimy. Jedno z nie. No tak, tak. Wtedy będzie zaburzone to trawienie, tak? Stres, zdecydowanie. Także stres i w ogóle silne emocje, silne, będą zawsze zaburzały nam trawienie, czyli do posiłku siadamy uspokojeni. Tak byłoby najlepiej oczywiście. Dobrze. Mam pytanie o dzieci. Ataki złości u dziecka, co może je opanować? No tak, to też jest do wywiadu, bo ja bym się zaraz zapytała tak, co to dziecko je na co dzień, czy na przykład nie za dużo słodyczy, jak w ogóle wyglądają te ataki złości, czy te ataki złości to na pewno jest coś złego, czy to nie trzeba tego przetrzymać, że ma prawo się wyładować, tylko żeby nie ulegać, no nie, bo to jest czasami... W sklepie, a dziecko tupie, chce słodyczy. Tak, no właśnie, to ja tego nie na spokojnie. Ja po prostu czekałam. Kiedyś mój syn się położył, pamiętam jak miał 2 lata, położył się na chodniku i on powiedział, że nigdzie nie idzie. Ja powiedziałam, dobrze, ja mam czas. Coś tam chciał jeszcze wymusić, ja już nie pamiętam co. Ja powiedziałam, dobrze synku, ja mam czas. Ja czekałam. I on leżał, ja czekałam, on leżał, wkurzał się, tam coś tupał. W końcu zobaczył, że nic to nie daje. A ja naprawdę zero, ja wtedy byłam, ja byłam bardzo cierpliwa wtedy. I on w końcu po prostu stwierdził, że aha, dobra, wstaje, idziemy. Więc czasami tak trzeba. Przetrwać. Także to zależy. Przeanalizować dietę dziecka, tak jak już mówiłam, czy nie ma za dużo słodyczy, ale też, jeżeli to są naprawdę silne ataki, to sprawdzić, czy dziecko nie ma za dużo dostępu do internetu, do niebieskiego światła, szczególnie wieczorem. I zależy jeszcze, ile to dziecko ma lat. Czy nie stresuje się w szkole czymś. Naprawdę dużo może być. A jeśli chodzi o dietę, to na przykład, nie wiem, jakieś ostre czy pikantne rzeczy tutaj też tą, jakby tą złość mogą potęgować? Czy tutaj... Zdecydowanie tak? mogą właśnie. Czy to wprowadza to gorąco? Tak samo jak zbyt... No, także tutaj jakieś takie ochładzające rzeczy bardziej, oczywiście, że gotowane, ale też można takiemu dziecku dawać jakieś elementy, nawet trochę kiszonek. Ale mówię, jakieś takie zrównoważone jedzenie to na pewno nie ostre, zdecydowanie nie. Łagodne w smaku. Tu myślę, że na ostatnie pytanie to myślę, że już odpowiedziałaś. Jak radzić sobie ze stresem w czasie pandemii? Ja bym powiedziała, że chodzi do tego lasu, nie? No dokładnie, ale to jest też szeroki temat. To jest szeroki temat, bo w ogóle stres to jest tak też pojemna sprawa, bo stresem może być nawet to, że nawet może być to, że leci telewizor w drugim pokoju cały dzień i nasz układ nerwowy jest cały czas stymulowany. Bodźce, to, że na przykład tak? mamy... Dokładnie, jesteśmy w ogóle przebodźcowani, szczególnie internetem, także myślę sobie, że mniej internetu i więcej spacerów po prostu. No i takie ciepłe, dobre jedzonko zrównoważone smakami, tylko Dobrze. Trzeba cierpliwości. Ruch. To co, przejdziemy jeszcze teraz do pytań na koniec. Chyba, czy jeszcze chcesz coś powiedzieć tak od siebie odnośnie emocji? Bo już powiedziałyśmy o emocjach wszystkich narządów, jakie jest żywienie prawidłowe, te wszystkie zielone, że ważny jest też oddech, spacery. To myślę, że takie najważniejsze rzeczy powiedziałaś. Że też można tak u ciebie kupić kurs na platformie odnośnie oczyszczania, tak? To jeszcze nie platforma, to na razie jeszcze, Asiu, to jest po prostu sklep na blogu, ale platforma się buduje oczywiście. Super. A także zapraszam serdecznie. No nie mam nic do dodania, powiem ci. Faktycznie Dobra. Zrobiłyśmy taką pigułkę. Super. Już ci czytam kolejne pytania, lecę troszeczkę. Tutaj dużo osób się... A strach i lęk u dziecka? No to pewnie nerki, tak? Strach i lęk u dziecka. Dokładnie. Tak, to mogą być nerki. Ale co to znaczy, tak? My mówimy po naszemu, Asiu, ale ludzie mówią, ale jakie nerki, ale co to znaczy? To może być to genetyczne, bo czasami
spotykam się z tym, że no tak, że na przykład daję taki przykład osłabionych nerek, że na przykład dziecko nie trzyma, ma nietrzymanie moczu i to dość długo, do, nie wiem, do 7 roku życia nawet. Okazuje się, że często na przykład rodzic tego dziecka, jak był mały, też tak miał i też dość długo. Także może być wbudowane już takie gdzieś tam przekazane od rodzica, gdzieś taki po prostu stres, który ten rodzic w sobie ma. Także myślę sobie tak, jeżeli dziecko się stresuje, trzeba w ogóle spojrzeć najpierw na siebie, bo dzieci są zwykle odbiciem w dużym stopniu nas samych, szczególnie jak są takie malutkie. Zatem trzeba by najpierw więcej poddychać i popracować z własnymi emocjami i naprawdę wtedy będzie łatwiej przekazać ten spokój dziecku. Naprawdę jesteśmy, dzieci naprawdę są naszym lustrem. Także tu bym tak poradziła. Dobrze, kolejne pytanie Krystynka zadała. Jaki smak ma świeża bazylia? Dla mnie jest ostro gorzki smak. A jak według 5 przemian no bo bazylia? Taki właśnie jest mniej więcej. Tak, bo w ogóle bazylia zauważyłam na przykład w moich książkach, ona ma kilka smaków. Właśnie taki gorzko, ostrawo. Nawet kiedyś spotkałam się, że jest kwaśny, ale chyba to nie jest prawda. Raczej w takich poważnych książkach dietetycznych figuruje jako ogień, metal. Okej. Okay. Także gorzko, ostra, dokładnie. Czy po infekcji można dać dziecku zieleninę? Mi się wydaje, że nawet w czasie infekcji, tak? Jak ty uważasz? Jeżeli to jest, do zupy, wiesz co, wydaje mi się... dodać troszeczkę zieleniny? No tak, jak najbardziej. Ale może ktoś ma na myśli, Asiu, że surową, myślisz? To chodzi o surową? No dobrze, ale jeśli mamy krupnik jaglany i na koniec dodamy tej zieleniny, no to chyba będzie okej. Okay. Mhm. Jak najbardziej. Dobra. Tym bardziej, że pietruszka ma szereg właściwości takich dezynfekujących i również jest ocieplająca, także ona na pewno nie wychłodzi nam, jeżeli to jest pietruszka. Nie. Pietruszka awokado, jest ciepła. Awokado, wiedziałam, że będzie to pytanie. Awokado nie jest naszym owocem. To jednak można? Tak, oczywiście, że nie jest. Oczywiście, że nie jest, ale ono nie wychładza nadmiernie, a ma taki szereg, bo ono jest takie neutralno, lekko chłodzące z tego, co wiem. Ono ma takie wspaniałe właściwości. Kochani, awokado na przykład uzupełnia nasze drink pourodzeniowy bardzo skutecznie, a to jest coś, co nie jest tak łatwo zrobić. Także połączenie nawet awokado z innymi produktami. No i przede wszystkim ma te kwasy tłuszczowe, bardzo cenne. Nie no, jest to wyjątkowa rzecz, bo to właściwie nie jest warzywo, to jest owoc. Tak, to jest owoc. Taki tłusty ja owoc, wiem, więc zawiera w sobie... Zawsze mówię, że powinniśmy jeść to, co rośnie w Polsce, czyli tak jakby tak, tam, gdzie my wiem, mieszkamy. Ja... Dokładnie. I ja też generalnie 90% tego, co ja zjadam, to też jest to, co rośnie u nas. Pamiętajmy, kochani, o tym, że jeżeli 10% naszego odżywiania stanowi coś tam, to nie będzie tak wpływało na nasze zdrowie aż tak, jakbyśmy się tym objadali w większości. Także jeżeli awokado zjecie sobie raz w tygodniu, to totalny luz. Ale naprawdę zachęcam, bo to jest wyjątkowy produkt. Dużo zalet. A gorzka czekolada na złość? Mówimy o kostce, okay, czy o całej czekoladzie? A myślę sobie, że też nie ma co być takim fanatycznym. W ogóle fanatyzm, wiecie, to nie jest najlepsze. To nie jest w ogóle droga do zdrowia. Tak. Musi być trochę radości, więc uważam, że gorzka czekolada dobrej jakości, co ważne, żeby to było, wiecie, bez tych E coś tam, tylko taka tak, lepsza, z lepszej półki, wartościowa, bo też chodzi nam o wysoką jakość produktu. Na to też zwracamy uwagę. Także myślę sobie, że taka 70% będzie okay. Taka porządna czekolada. Kostka, kosteczka. Kosteczka. Kosteczka, czy tam dwie. No dwie. A co poblecisz w momentach sytuacji stresujących? W pracy, w życiu osobistym? Czym się wspomóc? Mhm. Czy są na przykład jakieś leki? Znaczy leki, no może nie tyle leki, ale na przykład jakieś leki ziołowe. Czy sobie zaparzyć coś? Nie wiem, jak ty uważasz? Okej, okay, już wiem, chmiel. Ale nie mówię oczywiście o pijesku, o chmielu, o nie wiem, o werbenie, tutaj, jak tutaj, w tą stronę. Wiesz co, Asiu? Passiflora też słyszałam, że dobra. Co jest dobre? Passiflora, taka roślinka. Męczennica cienista. Tak,
Tak, tak. Tak, też słyszałam. Przy czym wiesz, ja nie jestem zielarką, więc ja też nie chcę radzić na przykład co do ilości i tak dalej, ale przypominam się od razu, to nie jest polskie, od razu mówię, no ale czasami te produkty, wiecie, z medycyny chińskiej po prostu mają takie właściwości, że warto z tego korzystać. I od razu przychodzi mi do głowy, przychodzą nasiona goji, jagody goji, sorry. Więc jagody goji oraz czerwone daktyle dazao chińskie. Czyli nie te takie daktyle, które znamy, te brązowe, tylko czerwone, które raczej kupimy je w sklepie z chińskim jakimś tam remedium. Tak, tak, tak. Słuchajcie, zaparzenie sobie na przykład takiego daktyla razem z paroma, czy tam paronastoma jagodami goji, bardzo fajnie to odżywia krew i to bardzo fajnie uspokaja, to uspokaja ducha. Także możecie pić sobie coś takiego wieczorkiem i to, Melisa, wiecie, jak chyba, we wszystkim, nie? Potrzebna jest regularność. Słucham? Melisę, naszą polską melisę. Tak, też można, tylko widzisz, melisa jest dla mnie taka, ona jest taka kwaśna. Cytrynowa. A na przykład jagody, cytrynowa mówisz. No ja bym tak bardziej. No powiedziała. Tak, jest taka lekko, tak, można meliskę, szczególnie świeżą. No tak, także dobrze mówisz, nasze polskie zioło, jeżeli ktoś ma jeszcze dostęp do takiej świeżej, to byłoby najfajniej faktycznie. I te ale mówię, jagody goji, tak? I daktyle. Super. Tak, to jest bardzo fajne i w ogóle zobaczymy, polecam czy mi urośnie. Dodawać. No to trzymamy kciuki. Spokojnie. A i jeszcze jedną rzecz bym wspomniała, bo jeżeli ktoś potrzebuje faktycznie wspomóc się dość mocno, to jest przecież nasz polski nerwosol. On jest z tego co pamiętam, on jest na bazie kozłka, czyli tak zwana waleriana. Tak. Ten kozłek także też jest. Można sobie zrobić taki, wiecie, szocik, nie wiem, łyżeczkę, jeżeli ktoś potrzebuje popić czymś ciepłym, albo rozpuścić, nawet bardziej rozpuścić, ja wiem, w 1/3 ciepłej szklanki wody. Tam są chyba tylko zioła, tak? Tam nie ma żadnych dodatków przecież. To jest wyciąg, tak, wyłącznie zioła, to jest wyciąg ziołowy na alkoholu. I to jest też fajna rzecz. Warto takie coś mieć. Ja jestem bardzo emocjonalna i emocje powodują wzrost ciśnienia tętniczego. Jakby ten wyrzut do góry, tak? Tak. A jeśli I ja już? Nie lubię. I już. Chcesz coś jeszcze powiedzieć o tym ciśnieniu? Nie. Czy coś jeszcze do pytania? Nie. Czy to jest koniec? Nie. Że jakby tutaj myślę, że chodzi tutaj Marioli o to, że jest taką osobą emocjonalną i automatycznie to powoduje wzrost u niej ciśnienia, jeśli te emocje się, są jakieś sytuacje, emocje czy stresujące, to po prostu powoduje to wzrost ciśnienia tętniczego, tak? Okej. Teraz mieliśmy się zastanowić, czy to jest takie bardzo problematyczne, czy to się wiąże z palpitacjami, czy to jest bardzo, bardzo silne i przeszkadzające w życiu, i czy to jest bardzo częste przede wszystkim, bo jeżeli to jest bardzo częste, to faktycznie no, trzeba by się jakoś ukoić. I tutaj wrócę do oddechu, o którym mówiłam. Ja na przykład teraz trenuję pilates i oddech pilatesowy, te treningi oddechowe też są fantastyczne. Także to jest takie narzędzie, kochani, które mamy zawsze przy sobie, czyli nasz oddech. Naprawdę to jest niedoceniane i zapominamy po prostu najzwyczajniej w świecie, żeby spokojnie usiąść i naprawdę regularnie oddychać, tak żeby żebra się rozchodziły na boki przy wdechu, a schodziły do środka, kiedy wydychamy. Również można skorzystać przy takim właśnie podnoszącym się ciśnieniu, no z tego co mówiłam, żeby rzeczywiście wprowadzić regularnie te jagody goji i daktyle dazao, naprawdę one też fajnie uspokajają ducha, jak to jest w medycynie chińskiej. Dodawać sobie do owsianek, czy też robić z tego kompoty, czy z tym kompoty owocowo, takie właśnie daktylowe. Na przykład z gruszek, do gruszka fajnie odżywia, też... Gruszka ma słodki smak, a wątroba lubi słodkie, więc to też gdzieś tam uspokaja system nerwowy. No. A co powiesz o wstydzie? Ale oczywiście o wstydzie. Wstyd u dziecka przed wystąpieniem publicznym. Jak wzmocnić wiarę w dziecku? Czy to coś tutaj da żywienie? Ula la. To masz poprzeczkę. Kurczę, trudno powiedzieć. To by trzeba, wiesz, też zobaczyć całe to dziecko. Jaką w ogóle ma naturę. Nie, to jest zbyt ogólne pytanie. No,
nic mi do głowy nie przychodzi, bo trzeba by przeanalizować różne rzeczy, tak. Ale też zastanówmy się tutaj, czy rzeczywiście, czy ten wstyd jest czymś takim, komu przeszkadza ten wstyd, rodzicowi czy dziecku, bo ja bym tak, no tak podeszła, bo tak naprawdę to jest zwykła rzecz, wstyd, dziecko ma prawo się wstydzić i jest okej. Okay. Jeżeli będziemy mówić nie wstydź się, nie wstydź się, to dziecko zrozumie, że wstyd jest cholera czymś złym i że nie powinno się wstydzić, że to jest coś nie tak. A tak naprawdę to jest jedna też z emocji. To jest jakaś wycofana. Ma dziecko absolutnie do niej prawo. Także ja bym z tej strony podeszła. Dobrze. Od strony tolerancji. Myślę, że Moniko, to jest jeszcze tyle pytań po prostu. Nie wiem, czy też może... No to może ja odpowiem... To może ja odpowiem. No. Jest też pytanie, jak może to bardziej, jeśli chodzi o, to właśnie jakby nie dotyczy emocji, ale jakby też wątroby, jak wzmocnić się przy obfitych miesiączkach? Czy tutaj też dietą można to jakoś wyregulować? Oczywiście. Zdecydowanie tak. To tutaj mogę od razu zaprosić na kurs, który będę robić w czerwcu. Zdrowa i piękna kobieta. I tam naprawdę dużo jest mowy też o menstruacji, o tym, jak sobie radzić. Obfite miesiączki. No to by mogło oznaczać gorąco w organizmie. Dlatego, że no tak, tak, gorąco po prostu przyspiesza pewne rzeczy i też może powodować właśnie, że ta ilość jest niekontrolowana, ale oczywiście mówię, to by trzeba zbadać. Na pewno taka osoba powinna wzmacniać intensywnie krew zaraz po miesiączce albo już pod koniec miesiączki. Także wspomniane jagody goji, właśnie jagody goji, buraki, marchew, te daktyle, o których też mówiłam. Wątróbkę, dokładnie. Mięso w ogóle jest super rzeczą i na przykład już podczas miesiączki właściwie wątróbkę można jeść przez całą miesiączkę. Nie mówię, że codziennie, ale jak najbardziej tak. Również ryba będzie dobra. Natomiast pod koniec, z tego co pamiętam, to chyba kurczak był polecany już pod koniec. Także tak, wątróbka da zawsze, radę zawsze jest wzmocnić się dietą. Da radę jak najbardziej. I tutaj jeszcze takie pytanie, myślę, że na koniec, o Twoją osobę. Moniko, a ja mam takie pytanie poza tematem. Od czego zaczęła się Twoja przygoda zawodowa? Czemu ta droga? Tak w kilku słowach chociaż. No, czyli ta droga, bo ja mam różne drogi. Ta droga. Około 25 lat temu poznałam medycynę chińską. I od razu Kuchnię Pięciu Przemian w jakiejś tam książce, która w ogóle nie była związana z odżywianiem. To była książka o jodze i w tej książce autor przedstawił właśnie ten sposób odżywiania i to było moje pierwsze zetknięcie. Potem jakaś książka, potem były studia, studium edukacji ekologicznej, gdzie ja przez 2 lata miałam tą dietetykę Pięciu Przemian. Także tak to się zaczęło i naprawdę ja się wciągnęłam totalnie, bo uznałam, że to jest bardzo uniwersalne, to jest bardzo pojemny sposób na gotowanie. No i oczywiście, że po drodze gdzieś tam to zgłębiałam i najbardziej intensywne to są ostatnie lata, kiedy ja studiuję medycynę chińską już oficjalnie w Instytucie w Krakowie i również uczę się od najlepszych tej dietetyki, no chociażby klasycznej, jak ostatnio właśnie Andrew Sterman. No także zaczęło się dość dawno, a w ogóle samo odżywianie interesowało mnie już, no już tak pod koniec podstawówki miałam już fazę na odżywianie, na zdrowie w ogóle. Także tak krótko. Super. Dobrze, Monia. Powiedz jeszcze tylko tak na koniec, podsumujmy te emocje, tak? Podsumujmy cały dzisiejszy wykład. Takie najważniejsze rzeczy powiedz, tak żeby na koniec już to podsumować nasze tutaj spotkanie. No. Czyli przede wszystkim emocje są potrzebne, akceptujemy wszystkie emocje, które czujemy, przy czym staramy się nie przywiązywać za długo do jednej, która w nas akurat tkwi. Jeśli chodzi o dietę, to staramy się tutaj wzmocnić przede wszystkim wątrobę na ten czas teraz wiosenny. I to wszystko razem da nam jakby ten spokój, plus oczywiście chodzenie do lasu, patrzenie na tą zieleń, takie najważniejsze te rzeczy.
i małymi krokami, tak, żeby też nie wszystkie punkty naraz, bo to też nie zrobimy tego, tylko po prostu wdrożyć, tak jak ja czy ty mówisz o tej ciepłej szklance wody z rana, to też nasi kursanci czy tutaj podopieczni rzeczywiście małymi krokami zmieniają swoje nawyki żywieniowe, co skutkuje zdrowiem i ich rodziny. Dokładnie. Bardzo pięknie, kochana. No dobrze, to na koniec tylko powiem, że znaczy podziękuję bardzo Monice. Bardzo się cieszę, że była moim gościem. Ja tobie też. I w ogóle cieszę się, że ją poznałam tak blisko, chociaż jeszcze nie widziałyśmy się na żywo, ale mam nadzieję, że to się ziści i spotkamy się na żywo i będziemy mogły sobie porozmawiać. Bardzo ci dziękuję i też ci dziękuję za te 11 lat, tak? To 11 lat temu, jak zdobyłam tą książkę i dzięki tobie wyleczyłam mojego syna. I jakby ta droga zaczęła się wtedy od tego. Dziękuję ci bardzo. Asiu, kochana, ja też ci bardzo dziękuję za zaproszenie i miód na me słowa. Twoje słowa są miodem na me serce. Dziękuję ci bardzo. Super. I życzę spokojnego wieczoru, spokojnej nocy i do zobaczenia na następne spotkanie. Dziękuję ci bardzo. Dobranoc, moi drodzy, papa. Pa, pa.